mam nadzieję, że dzisiejszy marsz będzie też okazją, żeby przypomnieć o tym warszawiakom, którzy zapewne, tak jak większość z nas, nie mają świadomości, że handel ludźmi to jest coś, co wydarza się wokół nas i dotyczy bardzo wielu osób. Handel ludźmi jest zbrodnią, która dotyka bardzo konkretnych osób, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Sprawcy tej zbrodni starają się pozbawić swojej ofiary tego, co dla wszystkich nas najcenniejsze – życia, wolności, godności, zdrowia. Więc naszą rolą jako przedstawicieli międzynarodowych organizacji, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych jest, aby z większą determinacją kontynuować działania, które położą kres temu przerażającemu procederowi. IOM realizuje szereg różnych działań, które mają ograniczać ryzyko handlu ludźmi i skutecznie mu przeciwdziałać. Mogę wymienić tylko działania szkoleniowe dla polskich służb mundurowych, dla Straży Granicznej, dla policji, dla przedstawicieli samorządów, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które podnoszą kompetencje, zwiększają wiedzę oraz uczą tego, jak skutecznie reagować na przypadki handlu ludźmi.